Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Co u Państwa na warsztacie. Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani profesor, nad czym Pani obecnie pracuje? A teraz tak się przyglądam, żeby wydać kolejne tłumaczenie uwag nad rządem polskim Jana Jakuba Rousseau. To znaczy właśnie już skończyłam tłumaczenie i chciałabym do tego dodać komentarz jakiś i wydać po polsku. Co to za dzieło? Dlaczego Rousseau zainteresował się Polską? To jest dzieło, które jest dla mnie od zawsze fascynujące. Nawiasem mówiąc, właśnie minęło okrągłe 250 lat od jego powstania, bo powstało w roku 1771. Jest to dzieło, no bądź co bądź, Jean-Jacques Rousseau to jeden z najbardziej znanych filozofów oświecenia i ten filozof napisał książkę o Polsce po prostu. Więc już samo to jest ciekawe. Historia jest zresztą bardzo sensacyjna, do pewnego stopnia znana od dawna, do pewnego stopnia znana dopiero od lat 50 dzięki badaniom profesora Jerzego Michalskiego. Otóż do Rousseau zwrócili się konfederaci barscy, a osobiście Michał Wilchorski, jeden z przywódców Konfederacji Barskiej, z prośbą o porady dla Polski. On nie był jedynym. Oni się zwrócili również do trochę mniej dziś znanego, trochę zapomnianego, ale wówczas bardzo słynnego filozofa Gabriela Bonneau de Mably i właśnie do Rousseau, którego zresztą Wilchorski poznał osobiście. To nie była jakaś korespondencja z Warszawy do Paryża. Wilchorski był w tym czasie w Paryżu, bo był przedstawicielem delegatem Konfederacji i obracał się w kręgach najbardziej takich oświeceniowych, paryskich i między innymi spotkał się z Rousseau. Mówi się, że wspólne zamiłowania do muzyki ich zbliżyły, jest to możliwe, a poznał ich być może Claude Rillier, no taki mocno zaangażowany w działania polityczne hrabiego Choisela, Francuz. W każdym razie, jakby nie było, poznali się i na tyle przekonująco Wilchorski opowiadał Rousseau o Polsce, nie tylko opowiadał, ale także pisał, że Rousseau się zdecydował i napisał książeczkę, traktacik napisał o rządzie polskim. A skąd Rousseau wiedział o Polsce? Jakie posiadał źródła? Czy tutaj w grę nie wchodziło dużo stereotypów, które w tamtym czasie funkcjonowały wobec Rzeczypospolitej? I tak i nie. To znaczy Rousseau rzeczywiście posługiwał się stereotypami, ale nie tymi, którymi posługiwała się oświecona Europa. I tu znów wrócę do profesora Michalskiego, bo jemu zawdzięczamy tę wiedzę. Rousseau różne rzeczy o Polsce czytał. Czytał traktat Pfeffela o Polsce. Jest ten traktat, ten egzemplarz, który on czytał, jest zachowany w Bibliothèque Nationale w Paryżu. Być może dostał jakąś dokumentację od Rilliera, który sam pisał historię anarchii polskiej, ale przede wszystkim dostał dokumentację właśnie napisaną przez Wilchorskiego. Ta dokumentacja się zachowała, tylko nikt do niej przez 200 lat nie zaglądał. Zajrzał Jerzy Michalski i okazało się, że istnieje pełna dokumentacja, to jest spory tekst francuski, takie tableau przedstawiające rząd polski, ustrój polski, obyczaje szlachty polskiej. I to wszystko Rousseau miał i czytał. I wyobraził sobie tę Polskę tak, jak mu ją nakreślił Wilchorski, a nie tak, jak ją widzieli na przykład Voltaire. Voltaire, inni filozofowie tego kręgu byli bardzo mocno zainspirowani, że tak powiem, propagandą rosyjską, pruską, bardzo Polsce niechętną, no a szczególnie niechętną oczywiście konfederatom barskim. I to była propaganda, która przedstawiała Polskę jako kraj fanatyczny, ciemny, fanatycznej, ciemnej szlachty, która ciemiężysz chłopów, nienawidzi inowierców, jest prymitywna, jest po prostu głupia. Natomiast Rousseau przeczytał to, co mu napisał Wilchorski i zobaczył zupełnie inny kraj. Kraj piękny, kraj wyidealizowany. Naśladowców starożytnych Rzymian, bo tak przedstawił ten kraj Wilchorski. I Rousseau w dużej mierze w to uwierzył, bo chciał uwierzyć. No dobrze, ale konfederaci nieśli na swoich sztandarach hasła obrony wiary i ojczyzny i wolności. Z wiarą Rousseau nie miał chyba zbyt dużo wspólnego, przynajmniej tą, o którą konfederaci barscy mieli na myśli, wszak sam trafił na indeks ksiąg zakazanych. Więc dlaczego zwrócili się właśnie do niego? Użył pan trzech haseł Konfederacji Barskiej i to trzecie by to wyjaśniało, czyli wolność.
Rousseau był symbolem obrońcy wolności przeciwko despotom już w tym czasie, już przecież było po umowie społecznej. W ogóle Uwagi nad rządem polskim to jest ostatnie polityczne dzieło Rousseau, już więcej nie napisał. Także to jest jedna rzecz. Co do tego indeksu, w tamtym czasie na indeksie był Montesquieu, już Voltaire, Rousseau właśnie i cała plejada innych autorów. Wydaje mi się, że po pierwsze świadomość tego była dość słaba wśród konfederatów barskich, nawet tak wykształconych i oświeconych jak Wielchorski. Po drugie, nie bardzo się tym interesowano. Znamiennym przykładem jest to, że Stanisław Konarski, bądź co bądź duchowny, bądź co bądź zakonnik, w swoim dziele o skutecznym radzposobie przywołuje Monteskiusza i to dość obficie. Owszem, nie dzieło, które było na indeksie, czyli nie o duchu praw, a o potędze i upadku Rzeczypospolitej Rzymskiej, ale mimo wszystko. A więc do tego podchodzono tak dosyć beztrosko, powiedziałabym. To jest jedna rzecz. No, a druga, jak mówię, Rousseau był tym ucieleśnieniem wolności. Znów konfederaci barscy. To nie szeregowi konfederaci, którzy z księdzem Markiem uczestniczyli w walce, ale przywódca Konfederacji, Michał Wielchorski, człowiek bardzo starannie wykształcony, doskonale obyty w myśli oświecenia, który wiedział, do kogo idzie i wiedział, czego od niego chce. Zresztą wiedział, jak kiedy wybierał tych filozofów, których chciał, żeby go wsparli, on wiedział, kogo. Mably uchodzi za, po dziś dzień, za teoretyka republikanizmu. Rousseau też, więc do nich się zwrócił. I czy Jan Jakub spełnił ich oczekiwania? Do pewnego stopnia. Chyba zresztą w większym stopniu niż Mably, bo Mably był bardziej rozczarowany, Wielchorski. Na poziomie akceptacji, a nawet afirmacji i konfederatów, konfederacji i szlachty polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, tak. Na poziomie konkretnych rozwiązań, nie. Rousseau dał upust swojej, chciałbym powiedzieć, fantazji, no ale przy tak jednak głębokim myślicielu, pewnej refleksji teoretycznej, którą opisał w kategoriach Polski, Rzeczypospolitej, Obojga Narodów, ale to dla niego nie miało specjalnie znaczenia, on pisał Polska. Natomiast to nie było żadną poradą dla konfederatów. Zresztą myślę, że oni nie chcieli porady, oni chcieli reklamy. Chyba nie uznali tego aż tak bardzo, bo co prawda to pismo zaczęło być szybko znane. To nie wyszło tak szybko drukiem, to wyszło drukiem dopiero po, chyba po śmierci Rousseau, ile dobrze pamiętam. To było rozpowszechniane w rękopisach. Wielchorski to przekazał kilku zaufanym, ale też później to się rozeszło bardzo, bardzo szybko. Zresztą zostało dość mocno skrytykowane przez sektę filozofów, czyli ludzi związanych właśnie między innymi z Wolterem, przez Grima, Melchiora Grima. To był taki, jak to powiedzieć, nowinkarz filozoficzny. On dość kąśliwie się wypowiedział o tym dziele. Także jak mówię, samopoczucie konfederatów barskich, myślę, że to mogło mile połechtać. Znów mówimy tylko o przywódcach. Zwykli, prości konfederaci tego nie czytali. Natomiast nie sądzę, żeby to były dla nich jakieś porady. Ale czy ta książka wpłynęła jakoś na polski język polityczny? Była jakaś jej recepcja w późniejszych dziełach polskiego parlamentu? Była. Była ogromna recepcja, co zresztą jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my tu mamy spotkanie dwóch języków politycznych, pozornie zupełnie od siebie odległych. No bo cóż ma wspólnego oświecony filozof, którego uważamy wielokrotnie za prekursora myśli XIX-wiecznej wręcz i rewolucji francuskiej zresztą, przynajmniej rewolucjoniści się do niego przyznawali. Łatwiej im było, bo już nie żył. Ci filozofowie, którzy żyli, niezbyt się dogadywali z rewolucjonistami. Ale to jest uwaga na marginesie. A więc wydawałoby się, że nic wspólnego nie miał. Tymczasem okazało się, że w wielu punktach ich język polityczny jest podobny. To były często pozorne podobieństwa. Bo kiedy Rousseau mówi naród, ma na myśli całą wspólnotę. Kiedy szlachta polska mówi naród, ma na myśli siebie. Kiedy mówi wolność, Rousseau ma na myśli raczej wolność też dla wszystkich. Szlachta znowuż dla siebie, dla obywateli szlacheckich. Ale jednocześnie oni tę wolność rozumieją tak samo. Nie tylko jako wolność negatywną, możliwość działania takiego prywatnego, ale jako wolność polityczną, że można uczestniczyć, można decydować o państwie. A więc tu się spotyka i to jest niesamowite. Być może również dlatego Rousseau chętniej się zgodził. Bo kiedy przeczytał to, co mu napisał Wielchorski, no mógł dojść do wniosku, no przecież to jest mój język. A więc pewien paradoks i pewne nieporozumienie. I pisze Wielchorski,
po czym zaczyna być czytany, Wielchorski, Rousseau, po czym zaczyna być czytany w Polsce i to czytany bardzo intensywnie. Tłumaczenie, pierwsze tłumaczenie uwag o rządzie polskim wyszło już w 89, na początku 1789 roku. Maurycego Franciszka Karpia pióra, zresztą zupełnie dobre, mnie się w każdym razie podoba. Tam nie jest ono wierne, wtedy nie były wierne tłumaczenia, ale jest ładne. I zaczynają bardzo go przywoływać. Zresztą to jest dość zabawne, bo w okresie Sejmu Czteroletniego, w czasie ogromnej dyskusji, sukcesja czy elekcja, czyli tron dziedziczny czy wybieralny, obrońcy elekcji zaczynają traktować Rousseau jak jeszcze jednego uczestnika tej dyskusji. Wielokrotnie jest przywoływany, jest cytowany po prostu, fragmenty są z uwag nad rządem polskim. Także tutaj rzeczywiście czasem można nawet, wydaje się, że to jest nasz tekst, bo niezwykle przywoływano go, nie zawsze podając nazwisko. Wydaje się, że to nasz autor pisze, okazuje się nie, to są cytaty świetnie pasujące do całości. Także Rousseau, chcąc nie chcąc, po śmierci wziął udział w naszej dyskusji politycznej o elekcji. Zresztą za to też mu się dostało, bo o łudzącej wymowie Rousseau pisali przeciwnicy elekcji i dość zgryźliwie się o nim wypowiadali. No właśnie dlatego, że stał się argumentem, zresztą nie tylko uwagi nad rządem polskim, także umowa społeczna. Jeden z najgorliwszych przeciwników Konstytucji 3 maja, Łobuz jak rzadko, Dyzma Bończa Tomaszewski, cytuje jako argument przeciwko Konstytucji 3 maja fragment umowy społecznej. A więc można wykorzystać jak chcieć. Chciałem teraz przejść do pani tłumaczenia. Powiedziała pani, że było tłumaczenie stworzone w XVIII wieku. Mamy też tłumaczenie dwudziestowieczne. Dlaczego postanowiła pani zabrać się za to dzieło na nowo? Z dwóch powodów. Jeden jest taki, że ostatnie tłumaczenie będzie niedługo miało swoje stulecie. Ono co prawda później było jeszcze wydawane i lekko przefryzowane przez wydawców w 1966 roku, ale to ciągle jest już dość archaiczne. Więc nie jest dobrze, kiedy język, który się już zestarzał, bo to nie o to chodzi, że ono było złe, to było dobre tłumaczenie, ale ten język się jednak zestarzał. Nawet bojowe tłumaczenia, czyli Tadeusza Bojarzyńskiego, już się trochę starzeją, no ale one były genialne. Te nie były, to były porządne po prostu. Więc to jest jedno. Dobrze jest, żeby dzieło, które naprawdę, do którego dobrze by było, żeby jeszcze ktoś zaglądał, chociażby badacze i studenci, żeby było przetłumaczone nieco bardziej aktualnym językiem. To nie znaczy, że ja na siłę je chcę modernizować, ale my jednak troszeczkę inaczej się już posługujemy językiem, mamy troszeczkę inną składnię. I to jest ten jedna przyczyna. Poza tym dla przyjemności po prostu. To jest duża przyjemność, tłumaczenie. A druga rzecz jest taka, że ponieważ Jerzy Michalski odkrył to dosję Wielchorskiego. Myśmy z moim kolegą z Montpellier, profesorem Dominikiem Trierem, te ustalenia Michalskiego wykorzystali w edycji, którą zrobiliśmy we Francji. W dziełach wszystkich, w complet wydawanych u Garniera, myśmy z profesorem Trierem przygotowali Considération sur le gouvernement de Pologne, uwzględniając w przypisach dzieło Wielchorskiego. I to rzeczywiście zupełnie zmienia te interpretacje źródła. I ja bym chciała w tym polskim tłumaczeniu też to zrobić. W podobny sposób, z tym, że też Wielchorskiego też tłumacząc. Po prostu zostawić to wszystko już po polsku. Niestety język francuski no, jest w odwrocie. W związku z czym nawet studenci, nawet badacze wieku XVIII nie zawsze się z nim posługują tak, jak powinni. A tekst Rousseau jest dość trudnym tekstem. To się nie da ukryć. Rousseau miał trudną składnię akurat w tych dziełach, bo w dziełach bardziej takich literackich jak Emil to się bardziej czyta, ale w tych politycznych dziełach to jest dość trudny tekst. Także chciałabym pokazać polskim czytelnikom, jak dzieło Rousseau powstawało w interakcji z Wielchorskim, bo to jest bardzo ciekawe. Francuzom żeśmy to już pokazali z Dominikiem. Natomiast chciałabym też pokazać to polskim czytelnikom. Czy stan badań, jaki mamy obecny na temat języka politycznego, wpływa także jakoś na rozwiązania translatorskie? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Przy takich pojęciach dość ważnych, a nawet kluczowych dla Rousseau, tego nie czuł tłumacz poprzedni, to widać. To są trudne pojęcia, bo to są na przykład pojęcia gouvernement, rząd. Rząd rozumiany tak, jak my rozumiemy dzisiaj, jako władza wykonawcza, ale też rozumiany jako ustrój danego państwa. Constitution, konstytucja, która dla Rousseau nie oznacza ustawy pisanej, ale
pewien ustrój, pewien system ustrojowy, polityczny danego państwa. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jednak od kilkudziesięciu lat czytając teksty z epoki, czy polskie teksty z epoki, lepiej mogę oddać niż mój poprzednik, jak mówię z całym szacunkiem, bo nie zrobił on tego źle, lepiej mogę oddać to, co Rousseau chciał powiedzieć i to, co mogli w nim odczytać no, nasi czytelnicy polscy. Także wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście no, było mi chyba łatwiej po prostu wczuć się, co to jest lud, co to jest naród, to, co rozumiał Rousseau, bo przecież tych studiów jest na ten temat bardzo wiele, nawet od tych 100 lat bardzo przybyło, choćby profesora Baczki, ale bardzo, bardzo wiele innych. I jak mówię, to ten tekst Michalskiego, no zupełnie podstawowy, na szczęście w tej chwili dostępny także dla cudzoziemców, bo go przetłumaczył profesor Butterwick. I to wszystko jakby jest coś, co tłumaczowi ułatwia i umożliwia pokazanie chyba pełniejsze, bogatsze uwag nad rządem polskim, które przynajmniej dla mnie są bardzo ciekawe. Faktem jest, że to jest tak, kiedy czytamy jakieś dzieło z epoki pierwszy raz, wydaje nam się ono mocno nudne. Czytamy je drugi raz, stwierdzamy, że coś już w nim jest. A kiedy zaczynamy je tłumaczyć, no to zaczynamy, dochodzimy do wniosku, że jest to wręcz fascynujące. W moim przypadku na pewno też trochę to działa, ale bardzo bym chciała, żeby po raz kolejny, żeby znowu to wróciło do czytelników. Przynajmniej nie upieram się, że mają być to wszyscy czytelnicy, choć bardzo gorąco zachęcam, bo to jest po prostu ciekawe dzieło. Dziękuję bardzo pani profesor za rozmowę i z niecierpliwością czekamy na książkę. Dziękuję bardzo.